Siemanko, jestem Lucek, to jest ty. Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Straszyliście mnie, że po zainstalowaniu nowego systemu i w ogóle wszystko nowe na tym komputerze mam teraz, no to skasują mi się też cechy w Forza Horizon 3, ale zdaje się, że one są właśnie w chmurze. W chmurze są. Będę musiał sobie zaraz dostosować ustawienia graficzne. To jest pierwsze uruchomienie gry na nowym komputerze. W końcu się udało. Możecie zobaczyć filmik jak radzę sobie z problemem, który mi się pojawił po instalacji świeżego, nowego systemu. O, zaraz, za chwilkę wszystko będzie gotowe. Wszystko, za chwilkę, kuźwa. Za chwilkę, oczywiście, że za chwilkę wszystko będzie gotowe. Tak... Nie no, miałem straszny problem, powiem wam historię ogólnie. Więc... Y, updateował mi się Windows 10 na komputerze, y, gdzie miałem wcześniej zainstalowaną ósemkę. Z ósemki przeszedłem na dziesiątkę. No i update'owałem się dziesiątka właściwie niezależnie ode mnie. Ja poszedłem na spacer z psem, wracam, włączam komputer, komputer się nie uruchamia. Jest y, czarny ekran. Po załadowaniu systemu, zalogowaniu się użytkownika. Jest czarny ekran, mam tylko kursor. Mogę wcisnąć Alt Ctrl Delete. I jak wciskam Alt Ctrl Delete, to pojawia mi się menadżer zadań, ale nie ładuje mi się pulpit, nie ładuje mi się ikonki, nie ładuje mi się eksplorator, nic się nie dzieje. Więc próbowałem, wiecie, odzyskiwać system, jakieś tam przywracanie systemu, cofanie do poprzedniej wersji, nic totalnie nie działało. Zadzwoniłem do znajomego, który się dobrze na tych rzeczach zna i powiedział, że no, niestety Ziomek. Poradził mi tam parę rad związanych z systemem. Jak to ci się nie uda, no to sorry, musisz przeinstalować system. No i. Przeinstalowałem system, wiecie, zrobiłem sobie backup plików, mam oddzielny dysk dla systemu, oddzielny dysk dla zapisów gier, tak w ogóle gier, także nie było żadnego problemu z pobieraniem, czy instalowaniem wszystkiego od nowa, a oddzielny komputer mam w ogóle od zarządzania, nie wiem, mailami, tam innymi takimi pierdołami, ważnymi plikami, dokumentami i tak więc tutaj sobie tak na, na lajcie zainstalowałem nowy system bez żadnego problemu, tak, bo wiedziałem, że takie, taka sytuacja kiedyś nastąpi. No. I co? I tworzę sobie użytkownika podczas instalacji, wszystko się instaluje, cyk, system sobie zaskoczył. No i chcę pobierać, wiecie, wszystkie te aplikacje Steam, Origin, Uplay, co tam jeszcze jakieś inne są te launchery do, do gier, tak? To sobie wszystko pobrałem, wszystkie te launchery wykryły sobie zainstalowane gry. Fantastycznie. Włączam Windows Store. Nie mogę pobrać żadnej aplikacji. Wyskakuje mi błąd bo kodzie, którego dokładnie nie pamiętam, tam chyba 0x83AF000B czy coś takiego. <laughs> Taki dziwny kod mi wyskakiwał za każdym razem, kiedy próbowałem pobrać cokolwiek, jakąkolwiek aplikację i forze pobierałem kilka razy, bo myślałem, a dobra, zrestartuję komputer, to pewnie jakiś tam błąd jednorazowy. Zrestartowałem, pobrałem 52 GB i dalej dupa. Hmm. O! Patrzcie co się stało, widzicie? Kliknąłem kontynuuj, jest 1% Zatrzymaj Co się stanie? Nie wiem Okej okay. Zobaczymy, zobaczymy co się stanie jak wczytam sobie, jak nie zsynchronizuję usta tych wszystkich rzeczy Grajmy po prostu No i co trzeba było zrobić Po tym wszystkim, wiecie, nie działa mi sklep, nie mogę pobrać Forza, Zn Znaczy pobrać mogę, ale nie mogę jej zainstalować i za każdym razem kiedy wyskakiwał ten błąd Aplikacja 50 2GB pobierała się od nowa za każdym razem, i w ten sposób pobierałem około 5 albo 7 razy forze na, na komputer i he, he, na domiar złego, a to zaraz zresztą powiem, i za każdym razem był ten sam problem. Czyli nie dało się zainstalować gry. Za razem próbowałem różnych sztuczek i tak dalej. I rozwiązanie było banalne. Trzeba było utworzyć nowego użytkownika, bo z tym użytkownikiem nie dało się nic nic robić na komputerze lokalnie. Tutaj na komputerze, nie tam, że Windows nowego użytkownika tam maili i tak dalej. Tylko normalnie lokalnie na komputerze nowy użytkownik, przekopiować wszystkie pliki starego użytkownika na nowego użytkownika. Usunąć starego użytkownika, i nagle logujesz się do sklepu ze swojego konta i możesz pobierać grę. Dopiero wtedy możesz ją pobrać i zainstalować bez żadnego problemu. Ja Zostawiłem teraz komputer, grałem sobie w ogóle w inną grę. Ta aplikacja się pobierała w tle, pobrała się i rzeczywiście można w nią grać tą grę teraz, nie? Także widzę, że mam też save zapisany taki, jaki był. Czyli wszystko jest w porządku. Teraz sobie właśnie walczyłem z Kenizegiem Agerą jeszcze. Także, e, co mnie najbardziej boli, był Forzaton, początek za jeden dzień, właśnie był Forzaton i będziecie mieli górę nade mną, dlatego, że nie wygrałem fantastycznego Porsche 918, nie miałem takiej możliwości fizycznej, bo nie mogłem grać po prostu w Forze Horizon, ale w końcu mogę i e, zacznę tak tylko na ustawienia graficzne, czy wszystkie są w miarę takie, jakie miałem. Eee... To jakieś chyba nowe rzeczy są. Zobaczmy zaawansowane. Nie, te ustawienia mi wystarczą. Powinna gra wyglądać spoko. Obraz się... Rozmycie ruchu... I to jest takie... No dobra. Myślałem, że w okienku się uruchomiła gra, ale jest chyba wszystko w porządku. Także... Takie przygody miałem z Windowsem i z tego co mi pisaliście, wy też mieliście problemy z... no Forza, tak? bo to jest chyba najbardziej taka oczekiwana gra, jeśli pobiera się... jeśli ma się Windowsa 10 i e, chce się mieć naprawdę jakąś fajną ścigałkę, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli my ludzki chcemy się fajnie pościgać, no to Forza jest naj, takim najfajniejszym tytułem na Windowsa 10. No i wy mieliście właśnie problemy też I ja też miałem problem, żeby sobie teraz to pograć. To jest naprawdę straszne i próbowałem tam dzwonić do supportu Windowsa, bo przecież ta gra też swoje kosztuje, prawda? I... No nie, nic nie potrafi mi pomóc, a rozwiązanie jest głupie. Po prostu rozwiązanie jest bardzo głupie. Rozwiązanie jest tego problemu... Zresztą to nie powinno się zdarzyć. Ktoś, kto nie zapłacił za tą grę grosza, pobrał sobie Pilata na Windowsa i sobie ją odpalił. Ma lepiej ode mnie, bo może sobie w nią grać bez problemu, a ja wydając dużo szmalu, tak, na nią, teraz to jest ponad pół tysiąca razem ze wszystkimi dodatkami i tak dalej, wydając kupę szmalu, grając przedpremierowo, gdzie ta gra bardzo słabo działała przedpremierowo, praktycznie nie działała. Zostałem wyciećkany w kakao i to ostro. Tak, tak się przynajmniej czuję, użytkując Windowsa, postępując według. instalując ten system, według tego jak się powinno instalować. No po prostu shocking, tak? Okej, okay, wiecie co? Ja do tej pory naprawdę nie narzekam na Windowsa 10. Bardzo mi się podoba ten system, podobał mi się. I nie było żadnych problemów z działaniem. Wszystkie gry chodziły bardzo fajnie. Oczywiście tam były takie jakieś nieścisłości z kompatybilnością, albo coś się tam dziwnego działo czasami, ale to tak w granicach normy, nie przeszkadzało mi to jakoś strasznie, tak? No, a te ostatnie sytuacje są, czy były, no słabe, co dużo gadać, słabo, słabo się z tym czuję jako użytkownik Windowsa. I na pewno zostawi to na moim sercu jakąś tam bliznę, jeśli chodzi o ten system. Prawdę mówiąc, gdyby był jakiś system konkurencyjny dla midos gdzieby gdzie by się odpalały wszystkie gry, no to chyba nikt by na tym MIDOSie nie został już ani chwili dłużej. Znaczy, na pewno jacyś tam fani by zostali, tak? Ale na, na dłuższą metę, no kurde. No bo ludzie, no to już. No tak nie może być, kurcze, żeby, żeby w ten sposób się pieprzyć. Dosłownie. Porsche GT3 RS. To jest ciekawy samochód, z najnowszego pakietu aut dodanych do gry, który nawet jeśli kupiłeś sobie season Pass, to musisz kupić i tak za trzy dychy. Ponoć z tego, co krążą plotki, jest to najlepszy samochód w grze. I ciężko się z tym nie zgodzić, dlatego że auto prowadzi się fantastycznie. Bardzo fajnie mi się nim jeździło, co zresztą mówiłem na live'ie po takim bardzo wstępnym, krótkim tuningu. No to trzeba jeszcze, wiecie, potwierdzić, że pościgać się tam z ludzkami troszeczkę częściej i, i sprawdzić do, dokładnie ten samochód, ale ogólnie jeśli chodzi o prowadzenie, naprawdę auto jest mega i stosunek prowadzenia do, nie wiem, przyjemności z jazdy, stosunek prowadzenia do przyjemności z jazdy do prędkości maksymalnej, do pokonywania zakrętów jest fantastyczny w tym samochodzie. Na przykład przed chwilą miałem Kenizega. O, on jest mega szybki, tak? To jest, jest po prostu super, hiper. Nie wiem, jakie tam jeszcze auto. Ale jeśli chodzi o walkę w Fordzie Horizon, tutaj duże znaczenie mają samochody, które rzeczywiście pokonują te zakręty bardzo dobrze, świetnie przyspieszają i są takimi autami, może nie najmocniejszymi. W sensie nie mają tam jakoś milion koni czy coś, tak? Że, że na każdej prostej palą kapcia. Tylko po prostu takie, które się bardzo dobrze prowadzą, które łatwo jest dostosować i które jest łatwo opanować, nie jeżdżąc nawet na wspomagaczach. Tak? Rzeczywiście auto łapie szybko trakcję, nawet jeśli nie mamy kontroli trakcji włączonej. Ja teraz mam je, no myślę, że bardzo dobrze, mocno zrobione w, w klasie S2, i na tej statystyce auto zaskakuje naprawdę na plus, jeśli chodzi o prowadzenie. Rzecz jasna, to jest klasa S2 i są samochody, które na tych zakrętach, które ja tutaj jadę, jechałyby 370 km bez żadnego problemu. Są takie samochody, ale jeśli chodzi o ogólne osiągi tego auta, okazuje się, że jest ono bardzo dobre i bardzo też przyjemne w prowadzeniu, co trzeba podkreślić. Takie mam wrażenie, że chyba nie zapisałem się, bo wydaje mi się, że ten samochód miałem w klasie S2, ale chyba był wymaksowany. Za moment wejdę sobie do garażu i zobaczymy, tutaj mamy jakieś nowe zdjęcia do robienia, ja nie wiem. Wydaje mi się, że już te samochody, które tutaj jeżdżą, fotografowałem, a okazuje się, że chyba mogę je znowu sfotografować. Nie, bo tak teraz analizuję, czy mi się zapisał postęp właśnie. To jest też takie ciekawe dla osób, które grają w forze. Czy na przykład po po zalogowaniu się na inny komputer będą dalej miały te osoby dostęp do swojego konta i do swoich zapisów, no bo przecież w chmurze się one zapisują. Ale znowu, już też skopiowałem sobie wszystkie pliki dokumentów wiecie, użytkownika ze starego systemu, i powinienem mieć te wszystkie safe y zapisane nie? tam, gdzie powinny być. Czy tak jest? No, okazuje się, że rzeczywiście używając tego lokalnego save'a mam takie dokładnie takie zapisy, jak trzeba. Ponoć można sobie skasować w grze cały postęp i jest to logiczne, dlatego że na przykład można by było sobie zacząć grę na taki sposób bardziej undergroundowy. Teraz właśnie przerabiam Need for undergrounda, yy, jedynkę. Można by to przerobić na, przegrać tą grę bardziej w taki undergroundowy styl, czyli że mamy jeden samochód i tego jednego samochodu się trzymamy, albo robimy po jednym samochodzie na każdy typ wyścigów i w ten sposób się bawimy. Też tak można przejść w fordze i się pobawić w ten sposób. To jest fajna sprawa. Tak czy inaczej Okej, okay, ja tak narzekam na te ceny i na tego Windowsa i wiecie, na to wszystko, ale no bardzo się cieszę, że już mam Fordze i że będę mógł z wami pograć. Naprawdę dobrze się w tej grze czuję, jeśli chodzi o zabawę tymi samochodami. I bądź co bądź, okej, okay, te pakiety samochodów trzeba za nie dodatkowo płacić, ale tak naprawdę dobrze, że one w ogóle są. Dobrze, że pojawia się coś nowego w tej grze i też nie są one drogie, bo nie kosztują tam 6 dych, tylko kosztują te 3 dychy. To nie jest jakoś tam bardzo dużo pieniędzy, i też wiecie, ja to pokazuję u mnie na odcinkach, żebyście widzieli co ten pakiet zawiera, i rzeczywiście, czy się opłaca, czy jakiś samochód Wam się podoba, bo o to tutaj chodzi. Nie chodzi o to, żeby mieć samochody, które naprawdę lubimy, z wyglądu głównie, bo dostosować samochód można sobie tam w Fordzie pod wieloma kątami, i nie trzeba zawsze robić tego samochodu na cztery koła, napęd jak to większość robi. No, ale ogólnie yy, nie trzeba kupować wszystkich pakietów po kolei, tak, bo ja, ja, nie, ja też tam na live, jak wam mówiłem, się pytaliście, czy warto kupić ten pakiet taki, czy sraki. Warto, jeśli wam się samochód podoba, dany, tak, ale jeśli wam się nie podoba jakiś tam samochód, czy, czy może seria samochodów w tym pakiecie, no to po cholerę wam ten pakiet, po cholerę kupować na przykład pakiet ze Stonem Martinem Wulkanem, który akurat mi się niespecjalnie podoba. Ale podoba mi się na przykład to Porsche, tak? To Porsche mi się podoba, GT3RS i chyba jeszcze jakiś Porschek mi się podobał w tym pakiecie. Ale czy warte to jest kupowania z tego pakietu? No to każdy musi z was sam ocenić, no nie czy, czy warto. Fajne są te Forzatony i też będziecie mieli nade mną taką przewagę, że mieliście możliwość zdobycia Porsche 918. Myślę, że będzie kiedyś jakiś forzaton, w którym będzie można wygrać ten samochód, chociaż jest jeszcze inny sposób zdobycia tego auta, na przykład poprzez aukcję. Nie wiem, czy. Myślę, że są osoby, które będą chciały sprzedać ten samochód, no bo nie wszystkim osobom podobają się wszystkie samochody. Wobec tego, jest moją. Znaczy, mam taką możliwość, mam taką opcję spróbować kupić ten samochód poprzez aukcję. Ponieważ bądź co, bądź jest to trochę taki samochód unikalny, może cena być wysoka, ale niekoniecznie. Weźmy w takim razie unikalne samochody. Spróbujmy unikalne samochody. Czy to jest samochód unikalny? Ponieważ można go wygrać... Może zróbmy in... Ej, co to było? Tego auta nie widziałem. Czy on jest z jakiegoś pakietu? Czekajcie, czekajcie, bo ja tu coś widziałem ciekawego. O, właśnie ten. Ha, 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 ha. Tego nie widziałem, Ziemkala. No mam trochę hajsu, mógłbym sobie go od razu nawet kupić. Czy jestem nim zainteresowany? No ja wiem, no nie do końca. Ej, słuchajcie, jedna minuta do zakończenia. Dawajcie kupujemy go za 100 tysięcy. To jest jakieś tam unikalne auto. Nie mam go w garażu. Jestem ciekawy jak się zachowuje, ale myślę, że nie będzie nic specjalnego raczej. Nie można się po nim nic specjalnego spodziewać, jak myślicie. Czy będzie jakieś hardkorowe? Dobrze. Wygrywam aukcję, niech będzie, a teraz wejdźmy sobie wyszukaj i weźmy markę. Porsche i wybierzmy sobie. Zobaczymy, czy możemy ten samochód w ogóle kupić. Byłoby bardzo ciekawe. Kaiman jest. 918 Spider, jest jakaś inna wersja? Nie, tu mus, musi być tylko ten Spider. 918. I zobaczmy, czy ktoś to sprzedaje. Chyba są jakieś aukcje. Shit. Fucking shit. Tak drogo to sprzedają? Cholera. I zobaczcie, licytują osoby i to ostro. Także raczej ktoś już wpadł na ten pomysł, aby. Taki samochód sobie wylicytować. A ja akurat teraz nawet nie mogę przystąpić do licytacji, bo nie mam 5 milionów kredytów. Można ten samochód za wykup nawet 20 milionów. Słuchajcie, te samochody z Forzatonu Tonu są jakieś strasznie drogie. Ja Pierdziu. Ja Pierdziu. No nic, to wy macie nade mną taką przewagę, że sobie. Będziecie mieli unikalny samochód. A ja nie. Bo się mi Windows spieprzył. Także smutek. Wielki smutek. No, ale zaraz powinienem wygrać. O! Aha, tego chyba kiedyś robiłem. Nie. Tego ja chyba wygrałem w Will Spinach. Zaraz powinienem wygrać chyba tą aukcję. Moje oferty. To powinno być tu. Okej. Okay. I mogę już odebrać sobie Za 100 tysięcy to nie jest jakoś, jakiś tam duży hajs 100 tysięcy szybko można wygrać Na przykład w spinach No Okej okay. Tamo, co to jest? To też bądź co bądź unikalny samochód, no ale Nieporównywalnie Mniej unikalny niż 918 Niestety Macie na mną tą przewagę, że będziecie mogli jeździć fajnym samochodem, a Lucek nie. A, 918 Porsche to jest jeden z moich ulubionych wozów. Jeśli chodzi o Porsche i o wygląd, bo w końcu wygląda inaczej niż 90% wszystkich porszawek no. Dobrze. Nic nie wiem o tym samochodzie, wygląda na Brytyjczyka. Jezus Maria. To jakiś elektryk czy coś? Nie mam pojęcia. Ale jeszcze jedną rzecz musimy sobie zrobić. Właśnie, zapomniane wozy. Mm, tu chyba mam do odebrania jeden i. 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 co to? A, ja chyba nie chcę go. Mm, ja chyba. Nie, 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 nie chcę tych nie chcę samochodów. Ale jest tu jakiś inny do odblokowania, i trzeba go odkryć. Dlatego sobie pojedziemy i zobaczymy, co to za jeden. To raczej nie jest elektryk. No dobra, jakoś sobie tam jeździ klasa C, więc pewnie będzie można go tuningować i to grubo. Teraz, gdzie mamy tu ukryty. uhu hu, hu, hu. Tak jakbyśmy nie mieli pogłoski o aucie. Jeszcze, coś musimy chyba zrobić. Nie mam pojęcia, może jakiś. Może. Może, moi drodzy, będzie. Było, w, nie wiem, w Forzatonie do wygrania. Co jest w tym nowym Forzatonie? Jako nagrody. I fajnie, że mam po angielsku. Mimo że. No właśnie, fajnie, że to nie jest teraz przetłumaczone. Nie muszę mieć teraz systemu po angielsku. Właśnie, lepiej będą robić, jeśli nie będą tego tłumaczyć, bo tłumaczenia na inne języki są okropne. Dobrze. Portsze 959 będzie do wygrania. I. I tyle. I 3 spiny będzie można za drifty. Ogarnąć. Czyli Porsche 959, wiecie jak wygląda Porsche 959? Moim zdaniem, nic specjalnego. <grytanie> 918 jest zdecydowanie lepsza, ale kurde, nie wkurzajcie mnie, ok? Ja pierdził. Dobra, wiecie co, porobimy. Porosujemy sobie łyspiny na koniec. Postęp. Nawet żadnych losowań nie mam. Cholera. Za 70 tysięcy kredytów, chyba było tańsze. Raz. Mhm. Okej. Okay. Dwa. Powiedzmy trzy losowania, okej? Okay? No, bym miał dać suna. I trzy. Mm. Nawet się nie zwróciło. Także co, w dzisiejszym odcinku zdobyłem sobie Tamo. Niestety, jeśli chodzi o Porsche, to muszę się obyć smakiem. A widzę, że w mieście też spada płynność gry. Także po zainstalowaniu świeżego systemu absolutnie nic się nie zmieniło. A w Windowsie jest ogólnie coś takiego jak tryb gaming, który, jak się okazuje, niewiele daje. Jest, są fps -y. Ma, Spada mi na moim sprzęcie do 40 fps w mieście, na tych ustawieniach, które widzieliście. Także miałem nosa, że coś tutaj FPSy spadają. Zawsze w tamtym miejscu i przeważnie o tej porze dnia spadają FPSy w tamtym miejscu. Także... Nie wiem, czy wy też tak macie. I zobaczcie, tutaj mam 160, jest wszystko jak najbardziej OK. Nawet nie wiem ile maksymalnie mógłbym osiągnąć na tym sprzęcie, także. Patrzę, bo tam piesio coś wariuje. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, pa pa.